No to co, gotowi na kolejną porcję paczek? Witam was, tutaj oczywiście Jaja, Pelka, Damian, ostatnio 6 wyjątkowych kart. Zobaczmy, czy dzisiaj ma świetna passa, może być kontynuowana na sam start. Niestety, tylko Majkon. Słabiutko. No, oczywiście muszę podziękować za wszystkie pozytywne oceny pod ostatnim filmem. Liczę na to, że dzisiaj będziecie mieli również powód do zostawienia ich. Ale mówię, start niezbyt dobry, druga paczka i jeszcze nic nie ma. Masakra jakaś. Suarez, no, blisko, naprawdę blisko. Aj, zaraz, ten pan może być niestety nie. No niestety, tyle mam już tych piłkarzy na koncie, że naprawdę trudno mi trafić kogoś, kogo nie trafiłem. O, Krychowiaka nie mam, już mam. Zamknę oczy, boom. Ha, Fabiański! Wreszcie, jest, Polak! Czychał i Fabiański, oczywiście, bramkarz Swansea, pretendent do zdobycia złotej rękawicy Premier League w tym momencie w mojej paczce i pierwsza karta trafiona, genialnie, wystarczyło troszeczkę ponarzekać i po 4 minutach, wiecie co, zamknę ponownie oczy, boom, dwie pod rząd, Dembaba! Nieprawdopodobne! Dwie karty pod rząd, zero cięć! Niesamowite! Czy będą trzy? Teraz czuję się, jakbym otwierał paczki podczas, no wiecie, MLS All Stars, jednak jest i napastnik Besiktasu! Co za seria! Dwie karty pod rząd, wystarczyło zamknąć oczy, no to lecimy z trzecią! Czy to jest możliwe trafić trzy karty? To co? Pod rząd to nie jest możliwe, a może jednak to jest możliwe? Nie jest. Ależ to była seria. Ale może. Cztery paczki, trzy karty, BOOM! Sterling i Raul, ale ja wierzę, że może być jakiś ciekawy duplikat. Oj, się nakręciłem, niestety nie. BUH! Tak! Bellarabi! Ależ on ma tempo, warty 150 tysięcy, funkcjonuje na rynku, nie wyginął. Ależ niesamowity opening, już trzy niebieskie karty. Serio, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. 6 minut, 3 karty. Ja myślę, że to jest naprawdę niezły początek. Czekam na jakieś BPL, a najlepiej La Liga Team of the Season. To dopiero będzie masakra. Ja już to po prostu czuję. Schneiderlin! Już się gubię w liczeniu. Trzecia karta dzisiaj, mam rację? Nie pamiętam już! Nie, czwarta! Czwarta karta w tym openingu, to jest nierealne! Schneiderlin! Facet ma trzecią kartę Team of the Season pod rząd ogółem! Wow! Po prostu wow! To nie jest fake, to wszystko dzieje się naprawdę, co za pack opening! To jest po prostu niesamowite, mówię, kupujcie monety i otwierajcie FIFA.coins.pl, dobra reklama, nie? I Silva, no wysokie overall, ale klasycznie, no nic nie warty. Mam dla was złe wieści, dwie minuty bez żadnej specjalnej karty, ale coś czuję, że teraz? Też nic. Rakitic! Żartowałem, po raz drugi! Ej, serio, ja wychodzę po raz pierwszy tak porządnie na plus, znaczy ogółem. Na tym koncie wszystkie pack openingi są na plus ze względu na to, że trafiłem Ronaldo, ale Rakitic po raz drugi, niesamowite! Nierealne! Wysyłam na listę transferową, karta warta 400 tysięcy! Ludzie, zacząłem, ile miałem na początku dzisiaj? 1,5 miliona chyba tak! To mi się już wróciło, lecimy dalej! Ech, teraz już nikogo nie ma, ale 5 kart dzisiaj! Wow! Ja się pytam, gdzie jest rekord Breaker Money? Ja jestem po prostu zawiedziony. To jest beznadziejny pack opening. Ponownie dwie minuty bez specjalnej karty. Znów... Wy nie potraficie sobie wyobrazić, jak bardzo zawiedziony jestem. Co się tu dzieje? The Sanctis naprawdę coś takiego daje po... Dostaję po właściwie wieczności oczekiwania. Nie, na coś takiego liczyłem. Serio, nadal nic, no chociaż dobry duplikat mi dajcie. Przeciętnie, ale może trzecia paczka, no ja nie proszę o wiele. Jej było naprawdę szczodre dla mnie, więc teraz bisewać. No nie, Pity też nie. Ale kto wie, ja naprawdę to czuję w żyłach.
W żyłach płyną te paczki. Boom! Jarvis! Chyba drugi raz już dzisiaj. Wcześniej go squixelowano. No nie, to nie jest dobra pasa. Teraz lecimy bez cięć. Po prostu czuję moc. No sami zobaczcie, ile muszę paczek otworzyć, by trafić po prostu kogoś. Przy okazji, jak się macie? Ja w tym momencie właściwie nie wiem, gdzie jestem. Wyjechałem na jakąś wycieczkę. Nie wiem, może jestem we Francji albo w jakimś Monaku. Gdzieś na ziemi jestem. O, cross, ładnie. Ale nie mam pojęcia gdzie, bo nie wiem, kiedy ten odcinek zostaje wrzucony na YouTube, ale mam nadzieję, że wszystko ze mną w porządku. Znów brązowe, srebrne karty. No kiedyś wrócę, mam nadzieję, że wrócę. Jak gdzieś zostanę porzucony we Włoszech, to pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Ale nie martwcie się, raczej nic się źle nie skończy. To ja, Pelka Damian, witam was tutaj na żywo, paczki bez cięć. No nie ma takich emocji, już się wszystko skończyło. Valbuena ma pasa zakończona. Zejdę do tego miliona i znów pobawię się ze srebrnymi paczkami. Ponieważ kto wie. Ach, czuję nadal ten zapach Dybali w powietrzu. Ech, nic ciekawego, duplikat też chyba bez żadnej świecącej się specjalnej karty. Oczywiście tylko plus 4000 monet. Ależ ja nawijam, jakby mnie piorun przed chwilą pierdzielną. Ale no, po prostu liczę na szczodrość EA Sports. Because it's in a game, guys, that's obvious. Maybe now, come on baby. Boom. Ach, Samba. O, to jest bardzo ciekawa karta. Gdyby ten koleś dostał Team of the Season, to byłaby czysta bajka, poezja. Po prostu coś fantastycznego. No niestety, na razie trzeba się delektować jego zwykłą kartą. No dajcie mi jakąś srebrną, kurczę, dzisiaj tak cienko było. Znaczy srebrne to dostaję ciągle. No to 5 złotych przed wami. 5. Tak jest, to będzie Boni, serio, już wyczuwałem jaja, ture, a tu taka niespodzianka. Nie wyjmujcie tego z kontekstu, dobrze? Chodziło mi o kartę. Boom, Rufier. On ma 84 aż? 2. Piu. No to co, ostatnia, czy chcecie jeszcze jedną? A może jeszcze dwie? A może takie jeszcze trzy? No dobra, jeśli będzie tutaj jakiś inform albo niebieska karta, to otwieram dalej. Znaczy na odwrót, że otwieram inaczej. Mam nadzieję, że to się wam bardziej spodoba. Otwieram, aż trafi jakąś specjalną kartę. To nie jest specjalna karta. O, depaj, dlaczego nie Willems? Nie proszę o wiele, EA. Pójdźmy na taki deal. Ja chcę po prostu uszczęśliwić moich odbiorców. Wy dajecie mi kartę, ja daję ciekawy materiał. To jest naprawdę dobry interes, plus promuje w jakiś sposób waszą grę, więc mam nadzieję, że mnie tutaj gdzieś słuchacie. Electronic Arts, no nie chcę mi się wyjmować was teraz z półki. Ohu, ta, dwie! Jezu Chryste, dwie! Dwie! Ja nigdy nie trafiłem dwóch w jednej! O dobry Boże Wszechmogący! Rafael! Rafael! Co się teraz stało? Dlaczego trafiłem dwie Team of the Season i boski inform w jednej paczce? Ej, dobra, nie taka była umowa. Ja chciałem jedną niebieską kartę, otwieram dalej. Ile już dzisiaj? 7? Ślina mi leci, bo podniecony troszkę jestem, no. Trafiam jedną wyjątkową kartę i odcinek kończę. O, zobaczmy, kto tam jest. Zamykam oczy. Tak, Bellarabi, kolejna niebieska. Nie, żadnego Quixela. No, 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 no. I chyba tym akcentem mogę zakończyć dzisiejszy odcinek. 8 kart. A może jeszcze 3 paczki? Podsumowanie tych dwóch pack openingów. W sumie trafiłem 13 wyjątkowych kart. Dembaba razy 2, Eremenko razy 2, Bellarabi razy 2, Gross, Schneiderlin, Nolito, Rafael, Rakitic razy 2, 14, Jeny i Natko. I na bramce Fabiański. To były niesamowite pack openingi. I myślę, że w taki sposób można dumnie, szczęśliwie, w dobrym stylu zakończyć przygodę z openingami z Team of the Season Most Consistent. Kolejny pojawi się dopiero po niedzieli, ze względu, że wtedy
wracam. Jednak mam nadzieję, że was usatysfakcjonowałem tymi dwoma pack openingami. Kolejne po moim powrocie, czyli po 31 maja. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że również mieliście szczęście w paczkach. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, co trafiliście. Ja za jakiś czas je odczytam i zobaczę, czy... No, czy też mieliście takiego farta jak ja, bo nie ukrywam, to jest fart życia. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć!